Pani Krystyna była niegdyś uczennicą liceum nr 2 imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu. Mimo upływu lat wciąż pamięta, jak placówka wyglądała kiedyś. Szkoła była bardzo biedna, proszę panią. Ja zaczęłam naukę dosłownie 70 lat temu, w 45 roku. Wojna się skończyła w styczniu, a ja we wrześniu już zaczęłam szkołę. Pani Krystyna i inni absolwenci Chreptusa mogą wspominać swoje lata szkolne dzięki Towarzystwu Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Liceum nr 2 w Ostrowcu, które w tym roku obchodzi 25. rocznicę istnienia. Celem towarzystwa jest budowanie więzi między absolwentami. Co 5 lat organizujemy zjazdy koleżeńskie, na które przyjeżdża bardzo dużo naszych absolwentów praktycznie z całego świata. Niektórzy z absolwentów dalej przychodzą do szkoły codziennie, bo jak się okazuje, większość kadry pedagogicznej w Chreptusie właśnie tę szkołę ukończyło. Tak się złożyło, że połowa grona naszego to są również absolwenci tej szkoły. Także ta sztafeta pokoleń cały czas funkcjonuje. My pamiętamy o naszych absolwentach, oni pamiętają o nas, ponieważ bardzo wiele zawdzięczamy im. Podczas spotkania jubileuszowego młodzież obecnie ucząca się w liceum zaprezentowała program artystyczny, a także po raz pierwszy wręczono wszystkim członkom legitymacje członkowskie. Do tej pory jeszcze nie mieliśmy takich legitymacji. Chcemy też podziękować tym ze współzałożycieli, z osób, które założyły towarzystwo, które jeszcze mogą dzisiaj z nami być. A jednym ze współzałożycieli jest Edmund Andrzej Biały, który pamiętając początki stowarzyszenia przypomina jednocześnie, że jego korzenie sięgają o wiele głębiej niż 25 lat. To się ciągnie od 1923 roku. Powstało pierwsze towarzystwo w Warszawie. Absolwentów, którzy tam studiowali, Pro Domo Nostra się nazywało. Działalność Stowarzyszenia Absolwentów to nie tylko wspomnienia i spotkania po latach. Równie ważne jest wsparcie, którego towarzystwo udziela samej szkole i uczniom. Wiele sprzętu, który został tutaj zgromadzony, jest uzyskany dzięki pomocy finansowej towarzystwa, która nigdy nie zapomina o swojej szkole macierzystej. Także możemy cały czas na nich liczyć i jesteśmy za to wdzięczni. Absolwenci fundują także stypendium stołówkowe dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendium naukowe dla najlepszych uczniów klas maturalnych. My z naszych składek i darowizn fundujemy stypendia dla uczniów szkoły. Stypendium naukowe, które otrzymuje zawsze najlepszy uczeń klasy maturalnej. Na chwilę obecną w Towarzystwie Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Liceum nr 2 w Ostrowcu działa około 130 członków.